Cześć wam, cześć, moi drodzy państwo. Ja jestem Moskit, a to jest nagranie stream live, jakkolwiek tak nazwać, z Gothica 2 z różnymi dodatkami, które upiększają grę. Może nie rozwodźmy się tutaj zbytnio, ponieważ ludzie na czacie mogą się niecierpliwić, bo już tutaj długo rozpoczynamy tego live'a. Zacznijmy nową grę. I tylko zanim jeszcze ją zaczniemy, tylko powiem, że tutaj przygotowałem sobie jeszcze drugą scenę, która będzie powiększeniem tej podstawowej sceny, ponieważ filmiki są niestety niezbyt dobrze działające na nowych systemach z Gothica 2, więc taka mała uwaga, że coś jakby coś źle wyglądało. O, przygotowałem powiększenie ekranu, a ekran mi się w lewy górny róg przesunął. Super. Tego się nie spodziewałem. Jeden człowiek odmienił los wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Tak, jakby ktoś pytał, gdzie są martwe piksele na waszych monitorach. Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. No dobra, chyba intro mamy za sobą, podejrzewam. Więc no tutaj nie, to nie jest wina modów, jakby ktoś pytał. Ja w gołym Gothicu 2 miałem podobnie. O, głosu nie ma. Jest bardzo cicho, przepraszam. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Nie wiem, co rzeczywiście, ale szata Xaedasa wygląda troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę teselacja zaczęła działać, jak na mój gust. Tak, tutaj na razie grom się zbyt nie skupiamy, bo chyba każdy to znał, więc sobie po prostu posłuchamy, pogadamy ogólnie z Xaedasem. Wybaczcie trochę cichy głos, ale gra ma, ogólnie Gothic 2 z dodatkiem Nockruka, ma jakieś strasznie nierówne poziomy głośności i nie jestem w stanie tego zbytnio tutaj naprawić. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią.
Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Widzicie, jaki strasznie równy poziom głośności? Kurde, trochę lipa, nie? Postaram się teraz trochę podgłośnić. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. No, co możemy z tym zrobić, wielki Xardasie? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Dla tych mądra, które mówią, że mogę zmienić poziom głośności w opcjach. Powiedzcie mi, jak teraz mam się niby do opcji dostać. No właśnie. Czymże jest dokładnie to Oko Inosa? Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Ale ja stąd się nie dostanę, ludzie, do menu. Jezus Maria, Boże. Trolle i gimbusy na czacie. Masakra. Dobra, dlaczego? Dobra, nie będę nawet czytał tych odpowiedzi, bo przecież tak Bezi to czyta, więc... Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi.
Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia, mam je za zmarłego. I niech tak pozostanie. Rozdział pierwszy. Zagrożenie. Okej, sprawdźmy te opcje graficzne. Myślę, że tam nic takiego nie było. No oczywiście, że nie ma tutaj nic, kuźwa, jak zawsze gimby to są niby takie, myślą, że są takie mądre. Nie ma tutaj opcji ustawienia głośności dialogów. No, oczywiście gimby wiedzą najlepiej, no ale czegoś się spodziewać innego po gimbach. Dokładnie, wszystko jest ok, wszystko jest ok, chociaż zaraz. Ja sobie tylko działanie przypiszę tak, lewy kontrol i prawy kontrol, to mi najbardziej zawsze najlepiej działa. Bo ja ogólnie rzecz biorąc gram, ej w ogóle czemu zasięg widzenia jest taki słaby? I model, chociaż w sumie potem, że tutaj modele nie specjalnie dużo miały znaczenia, ale to by się tam, no tak, ktoś tam przejmował. Dobra, zapiszmy grę. A, tak. No więc witajcie w Gothiku 2, moi drodzy państwo, już tak ostatecznie. I tak w kwestiach, wydaje mi się, organizacyjnych. Ja gram na klawiaturze, bez użycia myszki, na starych gothikowych ustawieniach. Znaczy, jeżeli ktoś gra w Gothika 2, to wie, że są dwa typy sterowania. Ja gram na tym znany właśnie z Gothika 1, więc no właśnie. A, pozbieramy wszystko, co jest w... Dlaczego mi nie chce... A, coś popisałem chyba z ustawieniami, podejrzewam. Chyba mi się lewy kontrol nie zapisał, podejrzewam, w sterowaniu. Takie mam przeczycie. Tak, nie zapisał mi się lewy kontrol i jest ok już. A, dobra. W ogóle tak, tutaj w ogóle jest skrzynka z jakimiś ziółkami, których normalnie w Gothiku nie było, z tego co mi się wydaje. Bo mamy tutaj kilka modów zainstalowanych, znaczy kilka, w sumie dwa, czasami może można to nagiąć do trzech modów. Największych z tych modów to jest oczywiście mod Elhiver, który zmienia wygląd tekstury, ogólnie wygląd gry. Lokacje są inne, są dodane nowe lokacje do gry, są podmienione tekstury. A także drugi, nie mniej ważny mod jest mod zmieniający działanie silnika gry ze starego silnika na tryb, powiedzmy, że DirectX 11, czyli gra wygląda ładniej, jest oświetlenie, są cienie i inne tego typu fajne rzeczy. Zresztą sprawdźmy tutaj do opcji, czy wszystko jest prawidłowo ustawione. Wydaje mi się, że wszystko tutaj w opcjach właśnie tego modu na DirectX 11 jest wszystko ok ustawione, więc możemy to zostawić. Tutaj myszkę trzeba usunąć. No i co my tu jeszcze ciekawego mamy do zebrania? O, miksturka. Wieża Xardasa też dość mocno się ogólnie rzecz biorąc zmieniła. I ogólnie no warto ją trochę pozwiedzać, bo to jest różnych dużo ciekawych rzeczy do zdobycia. Ej, właśnie, tu mamy w ogóle jakiś przycisk. Co on tworzy, ten przycisk? To jest pytanie. O! Tu otworzył. Ha! Milusio. Mamy kuferek, w którym co znajdziemy? Trochę złota, zwój na leczenie ran i kule ognia. Mikstura. No i ogólnie to wszystko wygląda inaczej, naprawdę. To wszystko wygląda inaczej, ładniej. Może nie przypomina to jakoś szczególnie współczesnej gry, ale na pewno bliżej jest o wiele do współczesności niż staremu Gothicowi 1 czy też właśnie 2, bo Gothic 1 i Gothic 2 wyglądały jednak bardzo, ale to bardzo podobnie. Poczytajmy sobie to, co jest tutaj, znajduje się w których książeczkach, bo raz dostaniemy doświadczenia, a dwa zobaczymy, jak się mikstury na przykład robi, albo inne ciekawe rzeczy. Mikstury lecznicze i ich składniki. Esencja lecznicza to jest, są dwie rośliny lecznicze, ekstrakt leczniczy to są dwa zioła lecznicze, eliksir leczniczy to są dwa korzenie lecznicze. Każda praca wykonywana przy stole alchemicznym wymaga zużycia menzurki. Ważenie każdej mikstury mającej stały i określony wpływ na ciało lub umysł wymaga użycia rośliny, jaką jest w tym wypadku szczaw królewski. Tak, podejdź do piecyka i kliknij w taki guzik. Zaraz, jakiego piecyka? Tu jest piecyk, ale ja tu żadnego... Nie, piecyk, Boże. Tu jest piecyk. Tu jest... Ja tu żadnego przyciska... Czym? Ja tu żadnego przyciska nie widzę, przycisku, będąc szczerym. O, bo tu jeszcze mamy kilka tych do... Jeszcze mamy co najmniej jedną księgę do badania. Mikstura o mocy magicznej i ich... Mikstury o mocy magicznej i ich składniki. No to jest do ogólnie regenerowania, wydaje mi się, tak, many. Podejrzewam, że chyba czat mi się na Gaming Live zaciął, nie jestem pewien.
Zaraz to sprawdzę. Tak, sekundę. Chyba się zaciął mi czat. Więc sprawdźmy to sobie spokojnie. Nie, dobra, jednak nie zaciął się. Znaczy ja się pytam, Boże, Xenon, kuźwa, czy tam ktokolwiek Simer, czy który gadał o jakimś tam przycisku jeszcze dodatkowym. Ja nie znam Gothica na pamięć, znam go dość mocno, ale co ciekawe, wstyd się przyznać, ale nigdy go całego nie przeszedłem, więc... Właśnie, więc pytanie, gdzie wy ten przycisk macie? Pisz kominek. To mam na kominku, czy gdzie wcisnąć przycisk? No ja tu żadnego nic mi się nie przyciska. Nic mi się tu przy kominku nie przyciska. Właśnie, właśnie, mi się wydaje, że ten przycisk przenieśli z kominka do tego miejsca, mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Właśnie, przenieśli go, dokładnie. Dobra, pójdźmy zwiedzić... Ja, tutaj nic innego... A, właśnie, tu jest jakiś klucz. Którego nie wiem, czy wcześniej tutaj był. Może weź ten klucz. Bezi, nie rób sobie jaj. I ten klucz jest do czego? Klucz do skrzyni Xardasa. Czyli pewno gdzieś na górze ta skrzynia jest. No jest, tutaj w tym modzie jest sporo rzeczy zmienionych jednak i w ogóle gra jest też trudniejsza, co warto dodać. No więc tu jest jedno piętro. Ale dzięki temu modowi jest jeszcze drugie piętro. Tu mamy kufer, podejrzewam, że ten kufer otworzymy. Tak, dokładnie, ten kufer jesteśmy w stanie otworzyć, dostaniemy tak, trochę złota, zwój światła, wytrychów i sztylet. Gites, mamy też trochę książeczek. Tu mamy o wyspie Korynis. Korynis to portowe miasto leżące na wyspie w pobliżu wybrzeży Królestwa Myrtany. Większość swej wątpliwej sławy wyspa zawdzięcza Górniczej Dolinie, gdzie znajdowała się kolonia Karna, otoczona przez wiele lat magiczną barierą. To tutaj wszyscy skazańcy kraju zajmowali się wydobyciem z najgłębszych pokładów skorupy ziemskiej magicznej rudy. Oprócz miasta znajdują się tam liczne farmy, a na żyznych ziemiach uprawia się pszenicę, rzepę i hoduje owce. Od pokoleń największa z farm należała do wielmoży, który przekazywał swoje ziemie pod uprawę innym. W centrum wyspy znajduje się pradawny klasztor Innosa, zarządzany przez magów ognia, którzy zajmują się badaniem natury magii, alchemii i wytwarzania win. Tia. Tak, wydaje mi się, że klimat jest o wiele lepszy w tej wersji, że tak to mówię, Gothica. Tu mamy o miksturach powodujących stałe efekty, jak zręczność, szybkość, bla bla bla. Począł oczywiście królewskiego szczawiu, żeby to w ogóle wykonać. Ale mikstury szybkości nie potrzebuję już królewskiego szczawiu. Dobrze wiedzieć. Mówię, tam grałem w to wieki temu, więc dobrze sobie przypominać, co dokładnie tu jest. Łowy i zwierzyna. Każde stworzenie może pozostawić po sobie trofeum, które zwiększy majątek i sławę doświadczonego myśliwego. Krwiopijcy. Wypatroszenie tych latających potworów nie jest proste. Można im jednak usunąć skrzydła i wyjąć żądła. I jedne i drugie stanowią cenne trofea myśliwskie. Polne bestie i pełżarki... Boże jedyny. Łamanie językowy trochę. Polne bestie i pełzacze atakują za pomocą żuwaczek. Szczególnie cenne są narządy tych drugich, zawierające wydzielinę, której wypicie zwiększa moc magiczną. Nie należy nadużywać tego cudownego środka, gdyż z czasem organizm ludzki przestaje nań reagować. Podobnie popularne są płyty pancerza pełzacza, z których można tworzyć bardzo dobre zbroje. O czym Bezimienny bardzo dobrze wie, że ktoś grał w pierwszą część. To jest kolejne, coś z łowów i zwierzyny, bla bla bla, myśliwy, pozyskiwanie kłów. Kły to dla wielu zwierząt broń, a najcenniejsze są te, które można pozyskać z trucheł wilków i zębaczy cieniostworów, węży błotnych i troli. Kilku troli mam na czacie, więc... Obdzieranie ze skóry, umiejętność ceniona wśród doświadczonych myśliwych, gdyż pozwala na pozyskiwanie wartościowych skór owiec, wilków, cieniostworów, węży błotnych i topielców. Pozyskiwanie szponów. Można je praktykować na jaszczurach, zębaczach, topielcach i cieniostworach. Chwila, wszystkie przeczytane? Chyba wszystkie, chociaż nie wiem, czy to na prawo przeczytałem, wydaje mi się. Sztuka walki. Najlepszą obroną jest atak, w każdym razie przeciwko zwierzętom i bestiom. W ich przypadku parowanie ciosów nie ma sensu. Lepiej szachować przeciwnika celnymi ciosami i przygotować zaskakującą kombinację,
które nie zdoła się odeprzeć. Pamiętaj jednak, że łączenie ciosów w płynne sekwencje to domena doświadczonych wojowników, a łączenie poszczególnych sekwencji jest jeszcze trudniejsze. Ogólnie na początku nawet ze zwykłymi zwierzakami mamy problem, żeby je ubić, więc nie dziwię się, jak będzie tutaj kilka save'ów i zapisów. I tu możemy podziwiać, jak ładnie wygląda aktualna wanna wersja Gothica 2 nasza, zmodowana. Nie wiem, czy widzicie, raz przypatrzcie się na kamienie, na których stoi, ogólnie na konstrukcję, na której stoi Bezzy, na ten bump mapping, czyli niby, że płaska tekstura, a inna wygląda jak wypukła i wygląda bardzo ładnie. Dodatkowo zasięg widzenia jest dość, wydaje mi się, dość duży, bo mamy tam ogólnie taką widoczną wieżę, czy jak to nazwać, która znajduje się w Korynis i która została dodana przez właśnie mod Elhiver. Ogólnie wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Idźmy jeszcze wyżej. Wydaje mi się, że to w modzie Elhiver dodano jeszcze jeden poziom. Mam dostępny jeszcze jeden poziom w grze. Czy tą wziąłem pałkę? Tak, wziąłem. Może zmniejszyć zasięg widzenia dla klimatu. No to trochę bez sensu mi się wydaje. To jest właśnie trochę bez sensu. I warto dodać, że ogólnie ten mod na DRX i DRX 11 jest tutaj w wersji bardzo alfa, więc tutaj nie dziwcie się, jak będzie coś się psuło i tym podobne rzeczy. No i tu niestety mamy kufry, do których nie jesteśmy w stanie aktualnie niestety zajrzeć. Ale na górze chyba coś będzie, gdzie jeszcze będziemy w stanie coś tam pożyczyć. Że tak to mówię. Chociaż mogę się mylić. W sumie tu jest fotelek, możemy usiąść sobie i rozkoszować się cudownym klimatem. I niestety tu nic nie ma. Ja coś tutaj widziałem? Nie, wydawało mi się. Tu niestety nic nie ma. A nie, jest zwój. Zwój mogliśmy jakiś zabrać. Nie wiem jaki, ale jakiś zwój zabraliśmy. No właśnie, jak ktoś tam jest nowy na czatach, to tam jest dostępny regulamin. Radzę się z nim zapoznać, bo inaczej się dla tego kogoś, kto się zapoznał z tym regulaminem, może to się słabo skończyć. No i też czeka nas długa droga w dół. Długa droga. A wow, ale ładnie wymierzyłem. Idealnie idziemy do przodu i w lewo. No, prawie idealnie. Xardas czasem sobie chodzi na spacery. O, a propos spacerów Xardasa. Idzie chyba na górę. Wydaje mi się. Tia. Tak, te schody pamięta każdy gra z Gothica, dokładnie. Kurde, nie no, to jest tak kultowa gra. Ja tutaj chciałem trochę też moich historii związanych z Gothiciem popowiadać, ale nie wiem, czy to jest w ogóle większy sens. Ja ogólnie grałem w Gothica pierwszego, ja pamiętam jak kiedyś, ja pierdykam, kiedyś, jeszcze zanim to był, Boże, z moim takim starym, dawnym kumplem, gadaliśmy właśnie sobie o grach, byliśmy dwaj, kurde, nerdy graczowe. Teraz kumpel zrobił się taki trochę Packers, co ciekawe. No, kiedyś gadaliśmy, kurde, za gówniarza, no właśnie był te 2000 któryś rok, 2001-2002 jakoś. Gothiku 1 mi opowiadał, że tam jest taka gra, RPG, że się wczuwa, że masz stary obóz, nowy obóz, że możesz dostać cienie, i dla mnie to w ogóle tam brzmiało w ogóle jakiś kosmos, jak w ogóle gra, która na tamte czasy była w ogóle niemożliwa do zrealizowania. O Boże. Po prostu taki mi klimat wbił tej gry i to w sumie, i to najgorsze, to wszystko co on mówi to się potwierdziło. To jest tym wszystkim najgorsze tak naprawdę, nie? To jest wszystkim najgorsze. O, złoto trzeba pozbierać też tutaj porozrzucane. Nie ma go dużo, ale każde złoto jest na wagę złota. Długo mamy zarzwiały miecz do wzięcia od tego biednego nieszczęśnika. I tu już chyba nic więcej nie ma, mi się wydaje. Już chyba nic więcej nie dostaniemy. W starym Gothiku było, w sensie w starej wersji Gothica było tego trochę więcej, mi się wydaje. A, jeszcze pas mamy. Jeszcze mamy pas. I tutaj złoto jeszcze leży sobie. I to wydaje mi się tyle. W ogóle właśnie, to było też w ogóle środkiem płatniczym, była w ogóle ruda. O Boże. Ta gra, trzeba przyznać, że miała naprawdę swój własny, unikatowy klimat. Gothic 1. Gothic 2 był też świetny, był naprawdę świetną grą. Ale w mojej opinii Gothic 1 miał pod względem klimatu o wiele był ciekawszy pod tym względem, nie? Jak na mój gust. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Chyba wszystko zebraliśmy, mi się wydaje. No i także w tym modzie Elhiver dodali te drzwi, które są niesamowicie klimatyczne. I witajcie w Korynis. Czy nie wygląda pięknie? Przypominam, że w Gothicu 2 wyglądało to kompletnie inaczej, gorzej, tekstury były tragicznej jakości. Chociażby nie było tej trawki, nie było takiej, nie wiem, czy to jest... Giełki. Jak mówiłem wcześniej, wstyd się przyznać, ale nigdy Gothica... Ej. Nigdy Gothica 2 nie przeszedłem. A tego tu nie było. Zaraz. Tego tu
Nie było. Lol. Zaraz. Wezmę sobie, tam jest chyba zardzewiały mieczek, wydaje mi się, przy następnym pniu. Znaczy, mgiełka była, ale nie w tym miejscu. O, tu jest miecz. Dobra. To zapewne, że to wygląda już prześwietnie, naprawdę prześwietnie. Uzbroimy się w krótki, zardzewiały miecz. Zapiszmy jeszcze raz grę. Tu jednak trzeba je coś często zapisać, bo jednak poziom trudności jest... Nie dość, że sobie w Nocy Kruka był poziom trudności zwiększony, to dodatkowo poziom trudności był jeszcze zwiększony w tym modzie całym Elhiver. I mi się wydaje, że tej ścieżki nie było. I trochę się boję tu iść, przyznam szczerze, bo nie wiem, co mnie czeka. Ej, tego nie było. Tego na bank nie było. Wow, kreta szczur! A, drugi leci na mnie! Houston, mamy problem. Na chwilę ucieknę, zregeneruję siły i wrócę do niego. O, prześpijmy się w wieży Xardasa, żeby zregenerować siły. W tej owcy jest tarcza. Ech, nie, Lester to był kompletnie gdzie indziej. Lester był kompletnie gdzie indziej. Chwila, którą mamy w ogóle godzinę? 12:57. Prześpimy się do wieczoru. Ciekawe, jak wieczór będzie wyglądał. A Boże, to jest cudze łóżko. Boże. Nie mogę się przespać u niestety Xardasa. Przykra sprawa. Przykra sprawa. Tak, tą ścieżkę to też mod dodał na bank. Tego nie było domyślnie w Gothiku, ja sobie nie przypominam. To jest właśnie cała masa ścieżek, cała masa różnych lokacji, które właśnie dodaje ten mod, które po prostu idealnie się wpasowują, nie? Ogólnie w grę. Dobra, trzeba sobie jakoś zregenerować życie. Ile nam brakuje życia? 55 jednostek. 55 HP-ków. Jest ciekawe, nie wiem, czy to było w modzie, czy to w Nocy Kruka także zmieniono, że tych składników alchemicznych możemy domyślnie używać. Musimy na pewno z nich zrobić, najpierw musimy z nich zrobić właśnie miksturkę. Dobra, spróbujmy z naszym aktualnym poziomem życia zabić drugiego kretoszczura. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No chodź! No chodź! Chodź, dziadu! Jestem pogromcą kretu szczurów! Bijacz! Dobra, zapiszmy grę, bo tu każdy pokonany stwór to jest po prostu sukces. Co my tu mamy w ogóle? Co my tu u licha mamy? Ja w ogóle kurde jestem, co to jest? Tu jest tył wieży, okej. Tu się właśnie z tyłu podążało i tu normalnie niczego właśnie nie było. A teraz jest takie coś. Ciekawe. Ale jak teraz jakiegokolwiek potwora trafimy, no to się dla nas... O Jezus Maria, jaszczury! Bez jaj! No tego się nie spodziewałem. Wtopiły się w tło dziady jedne. Jak mówiłem, save trzeba tutaj często robić. Z jaszczurem nie mamy najmniejszych szans aktualnie, jakby ktoś pytał. Kompletnie. O, goblinki. Czuję, że 3 gobliny to nasze aktualne możliwości odrobinkę za dużo, jak na mój gust. Dobra, idźmy normalną drogą. W takim rozrachunku. Teraz z kolei trochę cicho gra jest, nie? Wydaje mi się. A wiem, że mnie walczyć z goblinami opadne. Jestem tego świadom, naprawdę.
Wiem, na co mogę sobie pozwolić, na co nie mogę sobie pozwolić. Na przykład mogę sobie pozwolić na zabicie owieczki. Chyba, że zaraz. Czy ta owieczka by mi się nie przydała, gdybym chciał na przykład do klasztoru się udać? Dobre pytanie. Teraz tak, mamy dwie opcje. Albo pójść tam do Kawalorna, czy jak on tam się nazywał, albo zabić tego tutaj goblina. Zabiję tego goblina, spróbuję przynajmniej. Gdzie ten goblin? Jest goblin. Przecież możemy upa... Wow! Zabiłem goblina od razu. Jej! Nawet nie wiecie, jaki to był sukces dla mnie aktualnie jest. Gdzieś tu lagę powinienem jego móc zabrać, albo nie. Ej, dobre, dobrze, dobrze. Tu jakieś powinny być przedmioty, mi się wydaje, tam koło wodospadu. W ogóle zobaczcie na ten wodospad. Zobaczcie, jak wygląda ten wodospad, nie? Yeah, pitole, kosmos. Wow. Trochę nie tak poszedłem, jak powinienem. I tu mamy tak, mamy trochę zwoi. Mamy też łuk, a łuk jest niesamowicie ważny na początek. Dobra, wszystko zebraliśmy. Wydaje mi się, że wszystko. Ja tu ja coś widziałem. O, korzeń leczniczy. Przyda się. Dobra. Kolejny zapis gry. Trzeba je zmienić. O, słyszałem, to jest martwy go. Dobra, spróbuję pójść tu na dół. Chociaż czuję, że mogę tu zaraz zginąć. To jest troszeczkę. To jest fajny loot. I trochę doświadczenia, ale z kolei łatwo zginąć. Mamy kolejnego. O! A propos łatwego ginięcia, jednego strzała w ogóle zginęliśmy, nie? Dlatego często będę zapisywał grę. I ładował ją także. Czy do 19 ukar? Zobaczymy, nie chcę nic obiecywać. Zagramy to zagramy. Kurde, widzisz, że dzisiaj mam. Co mam zresztą? Muszę go zabić, żeby on mnie ani razu nie ciachnął. To nie będzie proste. Kurde. Jestem geniuszem. Tak, wiem, że tam są polne bestie, jestem tego świadom. Jestem tego w 100% świadom. Jestem tego w 100% świadom. Muszę go na raz ciachnąć. Ja wiem, że jest to możliwe, tak jak zrobiłem to z poprzednim. O właśnie, tak dokładnie to powinienem zrobić. Tak dokładnie to powinienem zrobić. I dobra, tak, to są w ogóle dalej polne bestie, na którymi trzeba będzie ogólnie nieźle uważać, ale na nich mam patent na polne bestie. Znaczy, wykorzystać po prostu zwoje. Wykorzystać zwoje po prostu. Dobra, co my tu dalej mamy? Tu jest spokój. A po prawej będą te, po prawej będą bestie polne. Dobra, wykorzystam płonący. Znaczy, zwój kuli ognia. Dobra, i uciekamy, bo niestety zużyliśmy całą manę aktualnie. Zzywamy, gdzie pieprz rośnie. Póki pełzacz nas na mnie odpuści. Dobra, chyba odpuścił. Tamten, który przeżył, i potrzebujemy teraz zregenerować manę, więc użyjmy niebieski bez. Wydaje mi się, że to jest całkiem sensowny pomysł, żeby niebieski bez aktualnie zużyć. Zapiszmy grę. I jeszcze mamy dwa czary kuli ognia. Jeden zabija pełzacza. Siema. Nara. Siema, nara. Nie jesteśmy teraz nic w stanie z tego pełzacza zabrać, więc trochę lipa. Są tutaj głównie nie tyle aktualnie. Właśnie, bo że my w ogóle mamy ten cały pas, który możemy przywdziać i dostać 5 do siły. To mamy jakiś taki mały loot. Niezbyt duży, ale lepszy ryc niż nic. Trochę ciemnych grzybków. No i tyle. To raczej w sumie loot jest w sumie w tym momencie fajny. Głównie tutaj teraz doświadczenie zdobyliśmy. Nie są pełzacze, a co? A czy nie są pełzacze, to są te, Boże, polne bestie, ale to są takie namiastki pełzaczy.
Jak dla mnie. Przepraszam. Trochę tutaj się walnąłem. Takie namiastki pełzaczy ogólnie. Ile brakuje nam do poziomu? W sumie jedna ubita bestia. Praktycznie do poziomu nam brakuje. O, dobra. Chwila, tam u góry co mieliśmy? Chyba gobliny, wydaje mi się. Chwila, wydaje mi się, że można byłoby z ich z łuku pocisnąć, bo tu będzie kilka goblinów. Już kilka goblinów sami nie załatwimy. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, jeden się zaciął, to dobrze. A! Nie zdołałem wszystkich ubić, niestety. Ja wiem, że bez umiejętności ciężko trafić, ale można liczyć na łut szczęścia. Zawsze. Dobra. Jest szansa, żeby ich dobić. Może nie tutaj, Jezus. To nie tu. No niestety tutaj, no w tej grze niestety nie ma innego sposobu, żeby ciągle zapisywać ładowanie, bo niestety gra jest okrutna pod tym względem. No, chodź tu, chociaż jednego, żeby zwabić. Jeżeli tylko jednego zwabimy... O, jednego zabiliśmy i wszystkie. A, Boże! Nie, to chyba na razie nie ma sensu, podejrzewam. Chyba, że zabić by ich czarami, ale trochę czarów szkoda na gobliny, głupie. Tak, wiem, że quicksave'y można włączyć, a quicksave'y się bagują tutaj, wiesz? Nie wiem czemu. Czasami lubią grę wyrzucić, więc nie ryzykuję quicksave'ów tutaj ogólnie. Boże, zabiłem wszystkich! Wszystkie strzały zużyłem, jakie miałem, ale zabiłem! I do tego poziom! O Boże, jednak trzeba było z oddali w sumie strzelać. To był najsensowniejszy pomysł w sumie. Czego tu nie znajdę, czego prawie. Jezu, trochę na... Trzeba przyznać, że trochę na farcie to wyszło, ale grunt, że wyszło. W ogóle jest tu też tryb F... W ogóle, czy jest na tym świecie osoba, która w Gothica 2 grała z trybu FPP? Całą grę? Wydaje mi się, że to raczej nierealne trochę, ale... Może znalazł się taki wariat. Co w sumie wątpię, ale nigdy nie wiadomo. No to też loot nie jest wielki, ale zawsze lepszy ryc niż nic. O, ale przynajmniej trochę złota zdobyliśmy. Dobra, zapiszmy grę. Dlatego wolę Rizena. A chyba grę nam wywaliło. Coś się stało złego zaraz, co się stało? Boże, nie mówcie mi, że gra mi wywaliło, bo się zaraz denerwuję. O Boże. Zapisała się gra? A ja wszystko na jednym save'ie zapisywałem, nie? Co jest? Kurde, co jest? Będzie beta, jak się gra nie zapisała w pełni. Co jest całkiem prawdopodobne. Więc ta gra nie jest aktualnie super stabilna, tak? Głównie dzięki temu rendererowi, podejrzewam. Na DirectX 11. A, dobra. Czy nam nie do końca zapisało? Zapisało nam przed tym wszystkim. Tia, czyli musimy jeszcze raz zabić te gobliny. O Boże. O Boże, zaraz wszystkie strzały zużyjemy. No i tak ubiliśmy właśnie gobliny. Tak, mamy problem. O Boże, Bożenko. No i... Oooo, bez jaj. A już tak ładnie szło.
Tak ładnie szło. Ja widać, one są ogólnie możliwe do ubicia, tylko no trzeba. No jednego przynajmniej ubiliśmy. O Boże, taki fail. Ma ktoś jakiś dobry pomysł, jak je szybko ubić? Nie poga... Problem jest głównie taki, że mamy tylko... No właśnie. Problem jest taki, że mamy tylko 7 strzał. To jest główny problem. Dobra, pójdźmy do Lestera na razie, może darujmy sobie te gobliny. Pójdźmy do Lestera. W takim rozrachunku. To się wydaje na razie sensowniejszym pomysłem. Chociaż przy Lesterze też trzeba by trochę się pomęczyć, bo tam trzeba będzie chyba wilki poubijać, wydaje mi się. To po prawej będą jakieś zwoje, nie, to nie tutaj, to dalej będą zwoje. O, rośliny lecznicze przydadzą się. A słychać już wilki, nie wiem czy wysłyszeliście, ale wilki już słychać w tle, w oddali. Miksturka, miksturka, zwój. Biec do Lestera, on zabije wilki, tak, ale my wtedy doświadczenie dostaniemy, jak on zabije wilki. Więc wiesz. Dobra, zapiszmy dalej. Nigdy nie wiadomo. Zaraz. Chyba źle poszedłem. Chyba źle poszedłem. Coś mi się walnęło z dróżką. Tak, ja tutaj powinienem pójść. To niestety trochę kiepsko. Jak się nie używa myszki, to jest trochę kiepsko z widocznością. Taś, 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 wilczki. Taś, 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 wilczki. Taś, 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 taś. O, tam są wilki. Spróbujmy je ubić. Przynajmniej jeden wilk. Najpierw zapiszmy grę, a potem go spróbuję ubić. Chyba jest jeden, a tu jest drugi wilk. Ale tu jest jeden wilk. No to pięknie go ubiłem. Więc nie chciałem tracić strzał, więc szybko chciałem przełączyć na broń jednoręczną, na miecz, ale trochę mi to nie wyszło. Dobra. Tam jest wilk. No chodź tu, chodź, chodź wilczku, chodź, chodź. Dobra, raz mnie dziabnął, niczego nie, ale to tyle. Użyję może miksturki. Tak, wiem, wiem, żeby zapisywać na różnych save'ach, jestem tego świadom. Tam jest drugi wilk. Spróbujmy go zabić. O! Gra mnie wywaliła, zajebiście. Ah. Boże, Bożenko. Za jakie grzechy? Out of memory. Ciekawe. No, co ja mam? Miejsca na dysku, czy co? Mam. Ciekawa kwestia. Gra wygląda tak, jakby prawie działała, ale nie do końca działa. Ha, ciekawa kwestia. Zaiste ciekawe. Właśnie jak się zapisuje, to się wywala. Ciekawe. Pobierz moda rozszerzającego max RAM do 4. Co? A silnik ma limity. A dobra, to sobie ściągniemy.
Więc na chwilę skończę nagrywanie.